widział pan jakieś obniżki cen żywności w związku z obniżeniem VAT od 1 lutego przez rząd? Czy tutaj w łukowskich sklepach jest to dostrzegalne? Myślę, że jest to słabo dostrzegalne ze względu na dużą inflację. Wiem, że takie obniżki weszły, natomiast wzrost w związku z tym, że te ceny cały czas rosną i tak, one są słabo dostrzegalne, więc to mogło być parę groszy, tak, w tym dniu, kiedy rzeczywiście te rozporządzenia zostały wprowadzone, czy te ustawy. Natomiast generalnie myślę, że te koszty życia cały czas rosną i w niewielkim stopniu można zauważyć pewne zmiany. Także chyba to aż tak bardzo nie pomogło, jak mogłoby pomóc. Proszę pana, z moich zakupów to ja nie widzę natomiast zawieszki w sklepach, że jest coś obniżone o ten VAT, są widoczne jak najbardziej, ale na portfelu to tego oczywiście nie czuć. Czyli realnie tego jakby nie widać tego. Nie widać, tak, niestety. To znaczy, rzuciły mi się w oczy ogłoszenia, jakieś promocje, natomiast chyba nie zauważyłem tych obniżek. Jeśli już, to są takie bardzo niskie. Czyli tylko zapowiedzi, że tak powiem, na razie tutaj wynika z tego, tak? No tak. Nie widać tego, nie można tego odczuć w portfelu. No ja nie zauważyłem.